Ejku, dzień dobry kochani, witajcie z samego rana. Jest coś po ósmej, ja już jestem biedący, zatankowałam samochód. Jestem dzisiaj jakaś taka niewyspana, ale przyjadę do domu, pojdę na rower, to się ogarnę, bo nie jadłam śniadania, nic. No, idę do biedy, potem idę do ogrodniczego po ogórki, mam nadzieję, że będą. No i co, pojadę do domu, zjem śniadanie, pójdę na rower, standardowo rower musi być, ja już się przyzwyczaiłam, jak jestem w domu i mam wolne, że rower to musi być, nie ma opcji. Jeszcze muszę sobie właśnie napisać, że nie zapomniałam, że karmę kupić i płyn do płukania. Ogólnie wczoraj chciałam posprzątać lodówkę, ale to się nie dało. Byłam też na rowerze, ogólnie mieliśmy wczoraj z dziećmi spędzić czas razem. No, okazało się, że przyjechał ich ojciec w sobotę i im zakomunikował przez telefon, że w niedzielę ich zabiera bez uzgadniania czegokolwiek ze mną. No i zgadnijcie, jaka byłam szczęśliwa, bo ja miałam sobie specjalnie ustawiony tak grafik, żeby niedzielę mieć wolne, żeby spędzić z nimi czas jakoś tam na ten dzień dziecka. No, a wyszło jak wyszło. I nie było to fajne, nie było to miłe. No ale co, trzeba żyć, trzeba się przyzwyczaić do tego, że to jest taki człowiek, który nie liczy się z nikim. No, więc tak, ja idę do tej biedy. Będę się do was odzywać później. Dzisiaj będzie piękna pogoda, więc super. No i mam nockę w pracy, więc mam nadzieję, że on przyjedzie do dzieci i z nimi zostanie chociażby. Więc idę. Miłego dnia, kochani, mimo wszystko. Jezus. Już ty będziesz walczyć na niego. Już ty będziesz walczyć. O Boże. Teraz wam przyjdę i dam dzikusy. Dzikusy. Chodź. Tu ty się boisz. O, sushi. Jo, fajnie, ja mam nową bluzkę. Fajnie, że ty mi ją wybrudziłeś. Idź. Skunksiku. Sushi, i co tam było w aucie? Co tam było w aucie? Ty wariacie, ty jeden, tam nic nie ma. Jo, jeszcze się pogryźcie, tak. Idź mi stąd. Idź mi, pimpuś. No i kupiłam wodę i soki. I tu mam dla dzieci prezenty na dzień dziecka. Tylko ja to zostawię w samochodzie. Jasiowi kupiłam takie coś, bo on to chciał. On sobie to wypatrzył w gazetce i ja to zostawię tu w samochodzie. Zasunę, więc oni tego nie będą widzieli. A to Franka? To Franka chyba jest w domu. A nie, to jest. Dobra, to tu też zostawię. A dla Franka coś takiego. Pips Quiz. I to jest taka interaktywna zabawka. Moje oczy pokażą, w jakim jestem nastroju. Zaśmieję się i zachichoczę. Lubię rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi. Ściśnij i potrząśnij, aby zagrać jedną w grę. Usnę, gdy odwrócisz mnie do góry nogami.
Pogłaszcz mnie po głowie, a usłyszysz dźwięki wyrażające radość. No więc taka interaktywna zabawka piesek. I to jest niby miękkie. Nie wiem jakie to jest miękkie, ale tu pisze, że jestem mięciutki. Zobaczymy. No i jedno kosztowało 50 zł i drugie 50 zł. Więc ja to tu zostawiam i jutro im dam. Bo jutro jest dzień dziecka, a nie dzisiaj. No, wypakuję zakupy. I dobrze, kochani, ja już jak widzieliście wróciłam, więc tutaj będą zakupy. Tutaj mam dla mamy pomidory, chleb. Tutaj dla nas kiełbasa, bo może jutro sobie zrobimy właśnie ognisko. Moja kawa ulubiona, długo już jej nie było w Biedronce. Była ciągle orzechowa lub czekoladowa. No i jak była dzisiaj, to sobie wzięłam. Ostatnio miałam jakąś inną, ale znaczy się nadal mam jeszcze tam, ale to nie było to samo. I tak, tutaj mamy arbuz, jogurt. Czekajcie, tutaj mam w ogóle ten pylikol i znowu nie było ogórków. I pan powiedział mi, że na jutro mi odłoży, znaczy się, że jutro będą i jutro mi odłoży. Ale ja chyba jutro poproszę moją siostrę, żeby poszła i mi to kupiła. Tutaj mamy gazetki z Biedronki, sobie pooglądam. Wiecie, moje zakupy standardowe, jak zwykle banany, płyny do płukania, właśnie muszę iść pranie zdjąć i pranie powiesić, parówki, tutaj kilka właśnie tych jogurtów i taki kefir, suszona śliwka, tego kefiru nigdy nie miałam, twarożek i twarożek. I jeszcze jeden gdzieś powinien być. A, jest. Bo do rzodkiewki będę sobie robić. Dwa jogurty takie jagodowe dla dzieciaków. Do płatków. Ketchup, bo nam się skończył. Ten kefir. A Jezus, wziąłem drugi owoce leśne. Chciałam dwa śliwkowe, ale to nic. Tutaj ten jogurt do pracy. Bo dzisiaj mam nockę. Truskawkowy, więc kilka tych jogurtów tutaj mamy. Ketchup dla dzieci. Ketchup dla dzieci. Nie patrzcie na moje paznokcie, bo tutaj mi się zdarło, a nie zdążyłam jeszcze sobie poprawić. Tutaj mamy gratki. Danio. Sobie wzięłam takiego 7 Daysa do pracy i tutaj mamy co? Pomidory dla nas. Tu już jest sporo tych pomidorów. Kolejny ten jogurt brzoskwiniowy. Ja uwielbiam ogólnie wszystko, co jest brzoskwiniowe. I bułka tarta. Więc tak, takie małe niby zakupy. A słuchajcie, jeszcze do tego karma była. I ponad 300 zł. I ja nie wiem za co. Aha, no bo tak, 100 te zabawki dla dzieci w sumie. No jo, no, ale 200 i tak pykło trochę zakupów tak naprawdę. A ja sobie zaraz będę robić wodę z cytryną. Pochowam te zakupy. Jezus. Wodę z cytryną. I będę cisnąć na rower, bo jak nie pójdę teraz, to jak nie wyjdę po 10 albo o 10, to już jest za 10, więc ja wyjdę tak gdzieś 10-15 po, to ja wtedy nie zdążę po dzieciaki wrócić, wiecie o co chodzi. A chcę po nich przyjechać, bo w ogóle na śniadanie to sobie chyba zjem, bo wczoraj sobie robiłam sałatkę z sałaty lodowej, ale ta sałata już taka, wiecie, następnego dnia ona nie jest za piękna ani za dobra. No ale zjem to, bo tam jest sporo pomidorków koktajlowych. Zjem to na śniadanie. W drodze zjadłam sobie banana. Wodę z cytryną wypiję i lecę. No, dzisiaj będzie bardzo intensywny dzień, bo jak wrócę, to muszę iść do szklarni. Muszę wyrywać wszystkie te rzodkiewki. Rzodkiewki i
podlać tam właśnie pomidory i wiecie, kurą dać i wtedy jeszcze może trochę uda mi się pójść na truskawki. Nie wiem co dzisiaj, wiecie, jaką na obiad, może jakieś naleśniki zrobię tak na szybko, albo jakiś budyń czy kaszę manną. Nie wiem, no i wtedy wiecie, na 18 już muszę być gotowa, po 18 wyjeżdżam do pracy, więc taki dzisiaj będzie trochę intensywny dzień, ale wkręciłam się bardzo w ten rower i jak nie idę, to aż tak dziwnie źle się czuję. Jak idę, zawsze mam pełno pozytywnej energii, więc czasami z rana się zmuszam, żeby wiecie, żeby ruszyć do penu, ale dzisiaj jest taka ładna pogoda, no to aż wstyd by było nie iść, a w takich brzydkich pogodach, które chodziłam, nie? Więc tak, robię tą wodę z cytryną i będziemy działać. Takie rzeczy, jak układ mięśni na naszej twarzy jest przekonany, że skoro się uśmiechamy, to że jesteśmy szczęśliwi. Więc oni bardzo możliwe, że to też tak po prostu działa. Ale nie o to mi chodzi. Uśmiechnijcie się. Cokolwiek się dzieje w waszym życiu, jakakolwiek jest wasza sytuacja, nawet jeżeli jest bardzo trudna, nawet jeżeli to ma być przez łzy, uśmiechajcie się. Tak, patrzcie co narobiły moje dzieci. To nie ja. Nie, a kto? Franek. Tak, jak my to tu naprawimy? Dobra, Jasiu, do której ty zamierzasz grać? Dopóki domku się ty, ja ci dam dopóki domku. Franek, a ty pijesz coś? Co? Franuś, czy idzie z mamą już? Idzie ze mną? Ja za pół godziny po was przyjdę, jo, i pójdziecie ze mną na dwór. Jakieś rybki jeszcze w tym stawie są, słuchajcie. Ale same malutkie. Wszystkie te duże pozdychały. I chyba same karasie. Bo karasie ponoć są najmocniejsze. A ja oczywiście tutaj nie zdążyłam przekopać kury, mi to rozcieprały. A tu jeszcze trawa do skoszenia zielska. Przyszłam sobie z kawą usiąść na chwilę, bo za chwilę mam godzinkę w sumie na to, żeby pojechać, żeby garnąć tu w szklarni. Może jeszcze trawę trochę skoszę. Kurde, ja nie wiem, w którą stronę mam ręce wsadzić, tyle mam tej roboty. Tam by trzeba było skosić, tu by trzeba było skosić, tam wypielić, tu przekopać. O matko, wam ciągle o tym gadam, ale naprawdę dzisiaj od rana jestem na wysokich obrotach i już szczerze nie mam siły, już najchętniej bym sobie usiadła albo się położyła i tyle. No. Wróciłam z roweru, to jechałam po Franka, potem dałam kurą, potem jechałam po Jasia, potem szłam wywiesić pranie, potem zrobiłam sobie dopiero kawę, dałam dzieciom arbuza. Franek dzisiaj coś chyba ma gardełko, go boli, bo on mało pije, ale dałam mu lody, albo pomoże, albo zaszkodzi całkiem. No i dopijam tą kawę, też zjadłam sobie trochę arbuza. Dopiję tą kawę i działam w szklarni, muszę wyrywać te brzydkiewki, bo one przerosły. No, chłopaki zepsuli łóżko. Wczoraj, przedwczoraj, jak mnie nie było, trochę to nadłamali, bo ta część była taka na wkręty, no i to wypadło. I teraz nie wiem, będę musiała chyba dzwonić do tego pana, ile on by mi skasował za ten bok cały, albo, bo to jest taka płyta, wiecie, wirowa. Albo po prostu napisać do tej firmy. Chociaż z jednej strony ja wiem, że na stychłe mam tam kawał białej dykty. Bo oni mi przysłali, bo tam brakowało. A potem się okazało, że ona stała za łóżkiem. I oni mi przysłali za darmo jedną część do tego łóżka. I może z tego by się coś udało wykombinować. No ale i tak czy siak ktoś by to musiał zrobić, nie? Więc będę myśleć po wypłacie teraz. Lipka trochę z tym wszystkim, z kasą w sensie, ale ogólnie to reszta jest w miarę, no, jeszcze martwi mnie ten Franuś, ale to będę musiał po prostu umówić na tomografię i tyle. W
wtedy będziemy się martwić. No, także dzisiaj jest pięknie, piękna pogoda. Chociaż nie jest jakoś tak ciepło, ale chociaż ładnie jest. No, szkoda, że mi iść do pracy, kurczę. A potem nie wiem, jaki mam grafik na czerwiec w sumie nawet. Mam nadzieję, że nie będzie zasuwu, bo zwolniła się od nas jedna osoba znowu. Więc wszystko będzie znowu na nas czwórkę, więc na pewno będziemy więcej zmian robić. I nie wiem, jak to będzie w tym miesiącu. Ogólnie już teraz w maju. Ja przez to, że zaczęłam chodzić na ten rower, mniej dla was nagrywam. A w czerwcu to truskawki, to wszystko. Także nie obrażajcie się, jeżeli mnie nie będzie. No bo to znaczy, że ja mam zasów i tyle. Mam nadzieję, że nam się też troszkę uda odpocząć, cokolwiek zrobić. Ja nawet teraz się nie zajmowałam tym moim remontem, tym tam nie dzwoniłam do tego pana, bo nie było czasu po prostu. Ledwo co dokończyliśmy schody, a już bym musiała się interesować tym następnym, ale powiem wam, że no i paznokci sobie nawet nie zrobiłam. Ajku, ajku. No więc mam godzinkę, pójdę się ogarnąć. Ogarnę się ja, ogarnę dzieci, wezmę jakiś prysznic. Bo tak z reguły to zawsze biorę po rowerze, ale teraz stwierdziłam, że dobra, i tak się za chwilę wyciapię, to wezmę sobie przed samą pracą. I tyle. Także słuchajcie, jak macie chwilkę, chociaż chwilkę wolnego w ciągu dnia, to sobie pijcie kawki na dworze. Ja uwielbiam latem sobie siedzieć na dworze, albo wieczorami tak tutaj nad stawem sobie siedzieć i słuchać, jak żaby rykocą. Uwielbiam, to moje zadupie właśnie za to. O, i słyszę, ptaszki śpiewają, świeszcze tam w trawie. Brzoza szeleści. Wieterek powiewa. No cudownie. No i zobaczcie, że tkiewka po prostu już zaczyna wypuszczać kwiatostany i ja ją muszę powyrywać, bo już te co są duże, te są duże, a te co są małe już raczej nie urosną, bo teraz tu jest za ciepło i jak ona, jak było chłodno, to ona jeszcze tak wiecie, rosła w korzeń, a tak ogólnie to w szklarni rosną tylko takie rzeczy w liście. No i tutaj moje jedne pomidorki już wypuszczają kwiatki, więc tą rzodkiewkę tu wyrywam. Nie wiem, czy coś z pomidorami się stało, bo ogólnie... O, i sałata nawet spora jest. Szpinak oczywiście też już puszcza kwiatostany, ale to nic, ja te liście poobywam sobie. Może jutro na obiad. Dzisiaj niech jeszcze tu są, jutro przyjdę je zerwę, bo wtedy one są takie... Zrobię sobie ten kurczaka ze szpinakiem, bo wtedy one są takie, wiecie, o tu jakie duże, jak to powiedzieć, duże i małe, patrzcie na to, także to jest do obcięcia, wtedy one są takie omdlałe, te liście tego szpinaku, i to chociaż w sumie jak na patelnię to nie ma zbytnio znaczenia, ale ja już dzisiaj raczej nie zdążę, chcę tutaj przejechać między tymi pomidorami te chwasty, bo one nadal rosną jak zwariowane. Przeczyszczę tą rzodkiewkę i idę dzieci wykąpać. Tu moje nasiona jeszcze nie zasiane, a jeny. Kiedy ja to wszystko zrobię? Nie wiem. Jutro mam wolne. Jutro po nocce to pewnie nie pojadę na rower, bo zawsze po nockach to mi się tak nie chce. Więc może jutro przekopię. Się prześpię z 2 godzinki. I wtedy po południu będę przekopywać ten ogródek. O, sporo tego. I zasieję te wszystkie moje zaplanowane warzywka. Tutaj nie wiem, czy coś mi przymarzło. Te liście jedne takie, o te, patrzcie, zwinięte. Czy nie? Tu nawet ta rzodkiewa nie chce wyjść z ziemi. Te liście się urywają. No ale... wykopiemy ją. Także później te rzodkiewki będę sobie, tam jeszcze mam nasionka w domu,
chyba jedną paczkę albo dwie mi zostały. Później będę sobie rzodkiewkę siać już w ogródek po prostu. Że powiem wam, kochani, że dzień dzisiejszy na wariackich takich papierach, ale zawsze tak jest, jak idę na nockę do pracy, to zawsze, wiecie, już... O, jeszcze bym pomidora prawie wyciągnęła. Ajejku. A ten już tutaj też ma kwiatki nawet, więc spoko. No. A jutro z rana jeszcze muszę właśnie jechać po te ogórki. Kurczę, żałuję, że ja nie kupiłam sobie swoich ogórków i nie wysiałam sobie i nie poflancowałam, bo bym miała po prostu już w tym momencie pewnie zasadzone. No ale tak to jest. W tym roku jakoś słabo z tymi ogórkami, żeby kupić. W zeszłym roku były normalnie. W tym roku ja nie wiem, czy oni nie mają w tych szklarniach flanców, czy o co chodzi. Także dzieciaki miały przyjść do mnie, a już minęło tyle czasu i jeszcze nie przyszli na dwór. Teraz jak ja pójdę do domu i powiem, że idziemy się kąpać, to oni pewnie będą chcieli lecieć na dwór. No. Ich ojciec miał dzisiaj przyjechać, ale nie przyjechał. Nie wiem w sumie po co się pytał, o której kończą lekcję. No ale tak to jest z ludźmi, na których nie można liczyć. Ja szukam jakiegoś hakownika. Ale widzę, że tu nie mam. Nie wiem, chłopaki mi zabrali. No i to muszę wszystko poprzydzielać. To tu w ogrodzie Franuś ma coś. Ale patrzcie, jakie to przężyto tu gigantyczne urosło. Chłopaki posiali, wynieśli mi ze stodoły i posiali. Ajejku, nie ma, nic nie ma. Muszę iść poszukać gdzieś jakiś hakownik. Bo łopatą ja tego nie przerobię. Na truskawkach mam hakowniki. To pójdę. Tutaj mi te kwiaty, te, nie wiem jak one się nazywają, irysy, chyba irysy. Część widzicie z tej strony tutaj jest, a tu z tej strony wyginęła. Nie wiem zupełnie dlaczego. Czy przymroziło, czy coś. Tu ja ostatnio kosiłam trawę i tu wypielałam. Tu znowu już jest zarośnięte. Trawa rośnie, bo to pada. I między deszczami jest słońce. No i tak to... Jak to wygląda? Tu mi znowu jeny mi kury wycieprały te skalniaki. A matko. Tu też pełno dmuchawców. O, tu jest ten, to wezmę to. Tutaj też ostatnio pieliłam. To chciałam dokończyć, no i widzicie. To wszystko zakwitnie, nie zdążę. Nie ciapek? A chłopaki by mi nie pomogli. Ojku. No. Ale ten rododendron, coś z nim się dzieje, słuchajcie. I nie wiem, napiszcie mi. Bo jeżeli ktoś z was ma, bo zobaczcie. On dużo liści ogólnie z tej strony. To tutaj w ogóle pięknie rośnie, takie duże i się rozrasta. On sporo liści mi tutaj pogubił i dużo gałęzi ja mu nawet obłamałam. Tutaj te gałęzie są w ogóle suche. Tu mu obłamywałam gałązki, bo one pousychały i on, te kwiatostany też to wszystko było tak jakby uschnięte i liście mają coś takiego, więc jeżeli ktoś z was wie o co tu chodzi, to dajcie mi znać, jeżeli ktoś ma rododendrony, nie wiem, ta część tutaj też tak jakby już jest zdrewniała, a ten ładnie rośnie. Czy to powinno być tak zdrewniał? Ten w ogóle się też rozrósł od mojej kuzynki. Taki gigantyczny się zrobił. Ale tu mu służy widocznie do miejsca. Bardzo ładnie wygląda ten iglak. No. A ten ma tutaj kwiaty. Co prawda nie tyle co w zeszłym roku. Ale ma ich sporo. Będę musiała go chyba też... Ale w sumie teraz padało. To nie, to na razie niech on jest. Ale ma kwiatki. Chociaż też ma takie zdrewniałe części, nie wiem, co się z nimi tutaj dzieje. Mam nadzieję, że przeżyją jakoś, bo uwielbiam je. Ładne są ten fioletowy w szczególności. No, więc ja biorę sobie ten hak. Idę tam poprzypielać w tych... A tutaj pójdę. Po co ja w sumie chodzę naokoło, jak ja mogę tu przez tamę przejść? Tutaj mi ten krzew uschnął całkiem. Więc ja muszę go wziąć
wyciąć, tak jakby wszystko powycinać. Nie wiem, co mu się stało, co go ugryzło, ale uschnął. Tutaj są dzikie maliny. Także tutaj też jest wszystko do wypielenia. Ten krzaczek w ogóle był też taki bardzo malutki, ale on tutaj źle jest posadzony. Ja muszę go posadzić w takim miejscu, gdzie by on się na coś wspinał. I się zastanawiam, czy go nie posadzić gdzieś tutaj na te brzozy, żeby on się wspinał. Chociaż tutaj też niektóre te brzydkie się robią. Tutaj pomiędzy miałam posadzone właśnie te irysy. O, tu są. I te muszę wykopać, bo one tu umierają, bo te krzaki się za bardzo rozrosły. Także no te tuje pięknie rosną mi tutaj. Także tutaj naprawdę jest roboty. Ja wam powiem, że ja bym musiała cały czas w domku siedzieć, żeby to wszystko ogarnąć. Ojku. Auć. Pokrzywy. Dobra. O, czereśni sporo w tym roku. Ale nie wiem, moja siostra chyba ich nie zdążyła wypryskać. Muszę się jej zapytać, czy ona je pryskała, bo mnie wtedy nie było, ja byłam w pracy. W sumie nie wiem, ale no sporo jest tych czeresienek. Tutaj ile, patrzcie. Dużo. Tylko żeby właśnie one nie miały robaków. Tutaj ta moja jabłonka, ta jabłonka jest, one mają małe owoce, ale bardzo pyszne są. Tutaj pomiędzy, ja też muszę to wykosić, póki to nie zarośnie pokrzywami. Ejko. Może ktoś z was chce mi przyjść pomóc. Dobra, przepielone, podlane. Teraz muszę to podzielić, zamykam. Ale spociłam się cała w tej szklarni, bo byłam po prostu cała mokra jest. Dobra, idę do domu po jakąś miseczkę. Wygonię chłopaków chociaż na chwilę na dwie. Jasiu dzisiaj był taki zmęczony po szkole, że on stwierdził, że on musi odpocząć przy PS. Ale ile można. Proszę. No, weź. Nie chciałeś tego? A co chciałeś? Franek, przecież chciałeś to. Uważaj na główkę. Przecież chcieliście to. Ty chciałeś, ty zwierzątko. No to daj, to ja oddam innym dzieciom. Co? Co? Nie chcesz tego? Chcesz czy nie chcesz? Co ty dzisiaj masz za chimerki? Ja wiem, że ty jesteś troszkę chory, ale chodź. No, włączymy tego zwierzaczka. No, trzymaj. To będzie twój. Zobaczysz, Jasiu ci będzie zazdrościł. Na pewno. Chodź. No, musisz go wyjąć. On tam ma jeszcze więcej takich różnych. No. Czekaj, tutaj. No. No wyjmij. No, tu wyciągnij. Co? Tam to mówi, tam są baterie, jest włączone. No. Fajne, co? Co za zwierzak, co?
Ale tak nie, no. O, on na ciebie nasz czekał. Czekaj, no poczekaj, mama to przeczyta. Ojejku, jemu jest smutno. Pogłaska go po główce. No. Dzień dobry, kochani. Ja dzisiaj wyglądam okropnie. Nieogarnięta, nieumyta, włosy tłuste. No ale niestety, takie życie, wróciłam z nocki i poszłam spać. Janusz dzisiaj miał jechać. Jadłam. Już się wycieram. Janusz dzisiaj miał jechać. Gdzie? Do zoo. Do takiego mini zoo z dziećmi. No ale niestety rozchorował się. Nie wiem, czy po tym wyjeździe z ojcem, czy tak w ogóle. Rozchorował się. I dzisiaj, znaczy się już wczoraj, nie chciał jeść, bolało go gardełko. Dzisiaj już i tak jest lepiej. Jak wam mówiłam, dawałam mu wczoraj lody i mam nadzieję, że to pomogło, bo dzisiaj już ma lepszy apetyt, je. Natomiast spał ze mną razem do 11. Był po prostu chyba taki wykończony, albo nie wiem, czy ta pogoda też. Mi w ogóle pranie zmokło. Wczoraj powiesiłam piękne, pachnące pranie. W nocy padał deszcz. No i tak, dzisiaj jest właśnie Dzień Dziecka, więc wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci. Moje starsze dziecko jest dzisiaj na treningu, moje młodsze dziecko ze mną w domu. No, dostał takiego pieska, jak widzieliście, dla Jasia też mam prezent, a ja teraz muszę posprzątać lodówkę, bo tu mam syf i malarię. I stwierdziłam, że przed zrobieniem obiadu wezmę, posprzątam. Umyłam właśnie naczynia, więc zamknę tą szafę. Tutaj mam też chatę do ogarnięcia, ale dzisiaj chyba tego nie będę robić. Może jutro. Jutro mamy sprawę rozwodową. I wiecie, jak będę zdenerwowana mocno, to sprzątanie działa na mnie kojąco wręcz. Więc tak, to będziemy jutro. Dzisiaj tu ogarnę lodówkę. Za chwilę jadę po Jasia. Jasiu jest na treningu z piłki nożnej. Jutro ma basen. Mam nadzieję, że jutro zdążymy na ten basen. Więc tak, taki tydzień. Mam bardzo napięty grafik w tym miesiącu, więc musicie mi wybaczyć, jeżeli nie będę dużo nagrywać. Naprawdę proszę was, wybaczcie mi, jeżeli nie będzie wielu filmów, ponieważ czerwiec będzie bardzo napiętym miesiącem pod względem mojej pracy. Dużo mam zmian. No, dzięki temu będę miała też więcej pieniędzy i będę mogła sobie już powoli zacząć odkładać na te nasze wakacje, na ten nasz wyjazd w góry. Mam nadzieję. No, muszę w ogóle sobie coś zacząć szukać, bo ja ciągle coś tam zerkam, ale jeszcze nic tak naprawdę nie zarezerwowałam. Nawet nie wiem, w jakim terminie. Po prostu muszę sobie zarezerwować. Potem sobie uzgodnię wolne w pracy i tyle. No, więc tak. Ja się biorę do roboty, będę sprzątać tą lodówkę i za chwileczkę jadę po Jasia. Zrobimy jakiś obiad, bo ja też dopiero wstałam, zjadłam troszkę, wbiłam kawę i tyle. I później pójdziemy sobie do wieczora, będziemy siedzieli dzisiaj w ogródku. No, więc tak, słuchajcie kochani, u nas się to przedstawia.
No jak na treningu? Dobrze. Ja? A podoba ci się to twoje? Co? Jezu, ty tą koszulkę znowu gryzłeś, Jasiu! Mama! No. A dzisiaj na świetlicy to my graliśmy, nie? No. To jest uszkane, bo zawsze jest 7-3, jak my gramy z Ikaem. Mam wszystkiego najlepszego w dniu dziecka. Jasiu. Myślałeś, że ja nie przyjadę? Ja przyjechałam, ja bym ciebie nie zostawiła. A Franuś z tym swoim pieskiem? On chce też takie coś jak ty. Ja będę musiała tobie kupić jeszcze pieska, a jemu takie coś. Jak mama dostanie wypłatę, to kupimy, co? Będziecie mieli dwa zwierzątka. A jak to się nazywa? Among Us. A to jest jakaś nowość, co? Ty się znasz na tym? No, ale gra nie jest nowa. A my jeszcze byliśmy zawieść jajka, wiesz? Bo ja nawet... mama jest jeszcze gra. Aha. Among Us w takim statku i ja mam na trzymanym telefonie Among Us jest taki diabełek. No. Ja mam Halloweenową wersję na swoim telefonie. Aha. A na no pokaż Franek Jasiowi, jak ktoś ma źle drzwi zamknięte. Poczekaj, się zwolnię. No, weź, popraw. Pokaż panu Siesiowi pieseczka swojego. Pokażę Siesiowi. On go najpierw nie chciał, a teraz on go lubi. On go najpierw nie lubi. No, ale pokaż co on robi za minki, Franek. Okon i tu. Mama, to ma tam gdzieś... Ogon i dupę, ja mama, mogę. Dupkę ma tam gdzieś ogon. No tak. Tam tutaj, jak dla dziewczynek, to ci nie przeszkadza, Jasiu? Mhm. Nie. Ważne, że to będzie do sklejania. A rączki ty myłeś, synu? Pazury wy macie, trzeba obciąć wam pazury. No. I teraz tak jak tu masz pokazane. Że tam wsypujesz te kuleczki. Ale czemu ty to tak ciągniesz? Zobacz, zobacz dziecko. Tu jest tylko taśma. Zobacz, tą taśmę wystarczy odkleić. Widzisz? I nic nie trzeba ciągnąć. I to ja to ułożę takie... Franek, ale nie przyjdzie. A gdzie twój pieseczek mały? Tam w korytarzu. W korytarzu? On będzie płakał. No przynieś go. Oszalałeś. Ojeny. Chcesz takimi kolorami jak tutaj jest na opakowaniu? A to są plastikowe? No nie, faktycznie. No gdzie zgubiłeś swoje zwierzątko? Jeny, już on go zgubił. No, daj go. A ty też on nie bierz. Ale uspokój się. Pieszek będzie już. Nie. Mama, bo tu są jeszcze tak jakie stały. Więc ja nie mogę tego pomylić z tymi. Dobra, ja będę myła dalej tą lodówkę, wy się bawcie. A teraz wiesz już co dalej z tym zrobić? I powkładać? Tu jest taki przycisk i tu się bierze tą... A co ty robisz? Tam kulkę się bierze? Ale tam nie polewaj! A? Czy co? Tak to się łapie. A? I jak... I tam cię wkłada. No, aha, no dobra. A to paluszkami też można układać jak naprawdę. A ten twój śpi? Kunksik. Dobra kochani, lodówka posprzątana, tutaj poukładałam wszystkie jogurty, jogurciki do picia, tutaj poukładałam resztę rzeczy, tutaj pozostałe w ogóle, chyba dzisiaj sobie zrobię jeszcze, jak tak już się zebrałam to za tą kuchnię i za to wszystko, to chyba sobie zrobię z mascarpone coś, może deser, ten tiramisu, zobaczymy, w sumie jajka mam, te ciastka mam. Tą część jeszcze tutaj muszę posprzątać, bo tutaj mi się coś wylało pod spodem, nie wiem, jakiś syrop czy coś. Tu też ogólnie pod spodem jest brudno, więc to będę zaraz sprzątać. W ogóle patrzcie, tu jeszcze jakiś stary antybiotyk, w ogóle rzeźnia, więc wszystko przebrałam dzisiaj, co było stare. No niestety wywaliłam, ale nie było tego jakoś tam dużo, tam jakiś otwarty ser.
No, ser i coś jeszcze tam było. A, i jedne te pizze, właśnie. To później dokończę. Jedne te spody do pizzy były przedatowane. I teraz robię tą pizzę. I tą pizzę się robi na patelni. Tu się, powiem, nie mam sosu pomidorowego, więc posmarowałam ketchup. I to tutaj później też muszę ogarnąć. Chcę zrobić zapiekankę na jutro z makaronem i z warzywami. Mam pomidory, mam paprykę. Tutaj muszę przebrać te rzodkiewki i pomidorki, które ja się przyniosę ze szkoły. Więc tak, teraz tutaj dam mozzarellę na to. I jeszcze tu mam trochę kiełbasy, więc tu zrobiłam sobie z kefirów, które ja się przynosi ze szkoły, na koktajl. Przygotowałam z mango. Może tam jeszcze banana dodam. Więc tak, no trochę roboty mam dzisiaj, się tutaj zebrałam tak kuchennie. I na dwór raczej nie pójdę, bo tutaj mam taki, o widzicie, bałagan. Tam muszę poukładać pranie. I w ogóle to pranie, co mi zmokło, muszę po nie iść i chyba wrzucę je do płukania jeszcze raz. I wtedy no, na płukanie jeszcze raz i do suszarki, bo to co chwila pada, więc nie ma sensu. Teraz pokroję tu kiełbasy. Tutaj dla mnie mam tą resztkę salami. Wykorzystam, bo tą resztkę mozzarella, znaczy mam tu dwie mozzarelle i jedna pójdzie na to, druga pójdzie na zapiekankę. Chyba jeszcze mi zabraknie, to może jutro będę musiała dokupić. Więc tak, dzieciaki dojadły swoje lody. Z wczoraj w sumie Franusiowi to się przyda, bo on ma coś z tym gardełkiem, więc może będzie mu troszkę lepiej. No i więc ja działam. Zobaczymy, czy to wyjdzie super pizza z tego. No i tak poszła całe opakowanie tej mozzarelli, tylko ja się obawiam, czy to mi się tam spod spodu nie przypali. Ogólnie mam na najmniejszym gazie, ale wiecie, coś tak tutaj, jak tak niucham i niucham, to taki dziwny zapach, chociaż może nie. Kurde, żeby się nie przypaliło, bo wtedy do bani to będzie. Chwilę to zostawię. A jakby to odwrócić, albo niech ten ser się roztopi i ja to troszkę odwrócę. Normalnie konfiguracje jakieś tutaj alpejskie.